Szczęść Boże, witaj. Chciałbym, abyś razem ze mną zagłębił się dzisiaj w dzisiejszą Ewangelię. Jest ona podzielona na dwie części. Pierwsza z nich opowiada historię ludzi, którzy zginęli w tragicznym wypadku. Natomiast druga to przypowieść o drzewie figowym. W jaki sposób Pan Jezus powiązał ze sobą te dwie opowieści? Posłuchaj. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Pan Jezus odpowiada na jedną zasadniczą kwestię, która do tej pory była wielkim problemem, wielką trudnością do zrozumienia dla współczesnych mu ludzi. Oni myśleli, że wszystko, cokolwiek złego im się przytrafi, jest karą Bożą, karą za ich grzech. Popatrz, jak często, kiedy zdarza ci się jakaś słabość, gdy dotyka ci choroba, smutna sytuacja, zadajesz Panu Bogu pytanie: Panie Boże, dlaczego mnie tak pokarałeś? Zobacz, jak w świadomości ludzi jest zakorzenione to głęboko. Pewnie Pan Bóg go skarał za to, że postąpił niegodziwie. Jak często ludzie tak myślą. A jest to nieprawdą. Czym zgrzeszyli ci ludzie? Pan Jezus mówi: niczym. Tragedia może dotknąć każdego. Niekoniecznie jest karą za grzech. Przejdźmy do drugiej części, do przypowieści o drzewie figowym. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je. Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Według biblistów drzewo figowe jest symbolem bardzo długiego, bardzo mozolnego procesu. Przez egzegetów jest uważane właśnie za drzewo, które symbolizuje brak owocu, które symbolizuje brak pośpieszności, brak pośpiechu, a także niewierność. Pomyśl, ile razy ja i ty jesteśmy niewierni Panu Bogu. Połącz to z poprzednią opowieścią. Tragedia nie jest karą za twój grzech. Pan Bóg jest miłosierny. Daje kolejny rok na to, abyśmy mogli się poprawić. Kolejny błogosławiony czas na to, abyśmy mogli zmienić swoje życie. Decyzja zależy od nas. Jest rok miłosierdzia. Czy już skorzystaliśmy z tego? Czy już skorzystaliśmy z tych wielkich łask? W tak wielu kościołach można uzyskać odpust zupełny. Przystępując do spowiedzi, możemy znowu pojednać się z Bogiem. Przystępując do komunii, możemy napełnić się Bożą miłością. W obliczu tej Ewangelii zadaj sobie pytanie: czy korzystasz z Bożego miłosierdzia? A jeśli nie, zobacz, tragedia spotyka wszystkich, nie tylko tych, którzy grzeszą.